Witamy w magazynie futbolowym Ligi 6, FLS Weekend, witamy ze studia Ligi C3, jesteśmy po 10 tygodniu rozgrywek, tak więc analiza po właśnie tym tygodniu. No i tutaj rzeźmieszki Apla, remis 3-3, niesamowity mecz, można powiedzieć, 3 bramki w 49 i 50 minucie. No tak, tam rzeźmieszki mogą chyba sobie pluć brodę, bo myślę, że bardziej z tego remisu jest zadowolona Apla, mimo że mniej ten remis tej Apli daje, ale trzeba powiedzieć, że rzeźmieszki tam 2-0 prowadziły i w końcówce Apla odrobiła straty, gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem 2-2, no to rzeźmieszki jeszcze raz wyszły na prowadzenie. No i Apla jeszcze raz wyrównała i to wszystko właśnie 3 bramki w ciągu 3 ostatnich minut, więc końcówka meczu niesamowita, spotkanie emocjonujące i myślę, że godne tego meczu o brąz, bo to tak też trzeba powiedzieć, że obie drużyny nie mają raczej szans na coś więcej. A nie mają szans dlatego, że swoje mecze pewnie wygrywają i Duma Katalonii, i PHU Olipra. Duma Katalonii pokonała ISTV 6-3, Olipra wygrała z Agmo zdecydowanie dwucyfrówką. Ma na koncie już 17 zwycięstw z rzędu, 3 mecze do końca, więc może się okazać, że dobije do 20, skończy ten sezon z 20 meczami zwycięskimi z taką serią. Na dole tabeli trzeba powiedzieć, że ratuje się Willą, wygrana z Los Pivones, no i ratuje się już chyba też Delphi, które pokonało Roch. Dołują. A przed Delphi jeszcze rywale do ogrania, więc może jeszcze poprawić ten... Tak, no Delphi w dobrej formie jest ostatnio. Wydaje się, że w tym momencie najtrudniejsza sytuacja w kontekście walki utrzymania, no to Porty Kraków, która uległa Husarii, no i właśnie Rocha. Husaria ważny mecz właśnie z Portą wygrała, mimo że dobrze przegrywała 0-1. Ja myślę, że Roch nie za bardzo się zmartwi, jeśli spadnie do Ligi D. No, nie zmartwił się raczej porażką z Delphi, w dobrych nastrojach opuszczał obiekt z Konkonzon, więc myślę, że tutaj raczej Roch się specjalnie nie zmartwi. Natomiast na pewno cieszy się Husaria, bo myślę, że oni nie chcieliby spaść. No nie. I tym zwycięstwem z Portą od tego spadku się oddalili, tym bardziej, że wyciągnęli wynik tak 0-1 do przerwy, udało się odrobić straty, więc to na pewno zbuduje atmosferę w tej drużynie. A wiemy też, że przegrała Agma, tak? Więc to też jest jeszcze zespół, który też mocno zagrożony spadkiem. No i zobaczymy, jak to w kolejnych tygodniach będzie się układało. Wiemy, że te drużyny z dołu tabeli nie mają łatwego terminarza. Roch ma m.in. mecz z Oliprą, także to może być rekord. Też pokazuje, że trudna jest sytuacja. No Olipra, nie wiem, czy Olipra najwyżej nie wygrała w tym sezonie z rzeźmieszkami. To jest też paradoks, że może się okazać, że mistrz ligi z trzecim zespołem tabeli wygrał 16-1, także... Ale ta walka o trzecie miejsce niesamowita. Rzeźmieszki, Apla i Zil. Tak. Zobaczymy, która drużyna... Jeszcze niezniszczalni w tym tygodniu nie grali. Oni ciągle jeszcze mają szansę, także też nie można o tym zapominać. Choć ostatnio formu nie imponowali, to jednak ciągle zachowują jeszcze szansę, ale najmniej spotkań rozegranych z tej czołówki, także też zobaczymy, czy oni nie będą finiszować w końcówce. Zobaczmy na 6 tygodnia. Do zobaczenia za tydzień w programie.